Cześć Zanskie, bardzo serdecznie, ja jestem Lotta, to jest kolejny odcinek z gry The Sims 4, w którym robimy czarną wdowę challenge, tak, dokładnie tak. Słuchajcie, dzisiaj duchy w nocy przeszły samych siebie. No, wiecie, na komputerku sobie siedzieli, porozwalali mi tutaj wodę z tego akwarium. Jeden sobie, słuchajcie, w kuchni zrobił kolację, drugi, znaczy chyba nie wiem, czy to nie ten sam, w każdym razie ćwiczył sobie na bieżni, no po prostu robili wszystko, co sobie chcieli, co im się podobało, a moja biedna Idyna musiała spać i tak. Także taka sytuacja hemoglobina te sprawy. Coś tutaj będzie gotować. Jeszcze nie wiem co, bo... Ale niech zrobi, bo wieczorkiem chciałabym się ohajtać z tym szczęściarzem Lucky. Nie pamiętam, jak on miał na imię. W każdym razie z tym Lucky'im. Oczywiście musimy wbić złoto, żeby nam zaliczyło, bo jak nie wbijemy złota, to będzie kolejna osoba do dupy i do tyłu, bo już dwie w sumie jestem do tyłu. Także miejcie to na baczności właśnie. Adrian Lucky się nazywał. O, no. Na pewno dzisiaj nie urodzi, także czuję się spokojna, nie muszę póki co wybierać imienia. Jak to skończone? Aha, bo tutaj już nie ma niczego, dobra. Już myślałam, że jest podłoga niepozmywana, a tutaj jednak jest. dziękuję, Ewo. Dziękuję, Ewo. Na pewno będzie zaproszona na wesele. W sumie popływaj. Pierwszy raz wyślę ją na basen, tak na basen, żeby sama sobie popływała, a nie żeby ktoś się topił. Szczególnie, że jej kondycja jest całkiem spoko. Powinnam też kupić jakieś takie, wiecie, wyskocznie czy coś, ale to będzie strasznie denerwować, kiedy będę próbowała zabić kolejną ofiarę. Także tak, weź sobie popływaj w basenie troszkę. Zawsze kondycja do góry pójdzie czy coś. No. Możemy się tak zrelaksować w sumie przed naszym wielkim dniem. A ona się bardzo relaksuje, kiedy pływa, także jest mi to na rękę. Stwierdziłam, że pokój będzie tutaj. Jedną bieżnię albo... Nie, ten atlas przeniosę tutaj, będzie wszystko okej. Okay, także czekać tylko na to, jaka to będzie płeć i możemy rodzić. Tak, możemy rodzić, bo żeby to było jeszcze takie proste i takie przyjemne. Dobra, godzina 12 w sumie, tak. Idź sobie, siusiu. Aha, dobra, no to idź sobie wymiotuj. Też może być. No właśnie, to od razu wyczyścimy, bo będziesz miała gości, kochanie. Zobaczcie, już troszeczkę chyba brzuszek urósł. Stroje, wybierz strój normalny. No tak mi się wydaje, że... Nie, no urósł, na pewno urósł. Wytrzemy to jeszcze, zostawimy to wszystko. No urósł. No super. Byle żeby bliźniaczków nie było, bo matko boska, to będzie już szaleństwo. Co ja bym chciała zrobić? Chciałabym zrobić jakieś jedzonko. Wykwintny posiłek może nie, ale na obiedzie powinnam dać radę. Zupa z małże? Zupa, tosty, taco, kluski z czosnkiem, kanapka z bekonem, chili. Dobra, zróbmy zupę z małże. No bo dlaczego nie? Dlaczego nie? Do tego zrobimy tort i będzie całkiem spoko. I to będzie cały staw na wieczór, na wesele. Chociaż to wesele nie musi być wieczorem, mogę zrobić je teraz. Zresztą zanim wszystko przygotuję, to też troszeczkę minie. Tak. Okej. Okay. To od razu sobie przyniesiemy. A ile mam tej porcji? 8 porcji. Super. To teraz jeszcze gotuj. A nie, bo to miało być na wykwintnym. Wykwintny posiłek. Ciasto czarno-białe. Biało-czarne, czarno-białe, tak. Tylko tyle ciast? Dobra, to weźmiemy czarno-białe. Znaczy biało-czarne. Dwukolorowe, czarny i biały. A oni wymyślają. Czarno-białe, biało-czarne. Może jeszcze kremówkowo-czarne i czarno-kremówkowo-białe. Nie? Dobra. No. A, pobrudziło mi się jeszcze. Dobra, to wyczyścimy przy okazji. Jakby tak chciała wyczyścić. Dobra, postawimy figurkę weselną, ale będzie impreza. Mam nadzieję, że będzie super. Dobra, postawimy też tutaj. No, no. No, dobra.
Ale przecież mogłabyś postawić, no przecież ja tylko przeniosłam to, a nie usunęłam. Come on. 15:16, dobra. Siekaj i robimy imprezę. Puściłam delikatną muzykę. Dosyć dziwnie brzmi, ale może być. Grunt, żeby była dobra. Grunt, żeby była jakakolwiek. Zaraz się zastanowimy, kogo zaprosimy na imprezę. Oczywiście musi być to prestiżowa gości. Oczywiście Candy, Ewa, Sioban, Sofia, Paweł, Mitchell, Jade, Luna. Braknie mi miejsc, ale spoko. Miksologa oczywiście, Nina, Erik, nie wiem gdzie Erik, żywieniowiec, nie, muzyk, nie, nie będę muzyka prosić, chociaż w sumie, dobra, to zrobimy to troszeczkę inaczej w takim razie, dobra, wydaje mi się, że to jest moje miejsce zamieszkania, tak, to jest to. Wykonawcy powinni mieć pianino? Pianino? Ja myślałam, że... No dobra, no to niech będzie pianino. Myślałam, że konsoletę będę musiała kupić. No ale niech będzie i pianino. Tylko ciekawe jestem, gdzie ja to teraz postawię. Dobra, tutaj. A to tak, o, przesunę. Okej. Niech będzie. Niech będzie przy akompaniamencie tak, pianina. No poczekajmy, niech wszyscy przyjdą. Ale się ubrała w ciskę czarną kieckę, patrzcie. Czarna wdowa. W czarnej kiecce. Mega wygląda. Cześć. Przyszli goście? Idą goście. Dobra. Jacyś tam goście już przybyli, także weźmy ślub i mam nadzieję, że będą oglądać. Bo jak nie, to normalnie ich ukatrupię. Nie, proszę cię, nie rozgadaj, nie rozmawiaj z nim, bierz ślub. A wy wszyscy przyjdźcie oglądać, halo? Halo? No w końcu. Boże, przez chwilę się zmartwiłam, że nie weźmie. Jeszcze nie mogę wziąć pierwszego kawałku. Kawałku. Gdzie jest ten grajek? Co miał grać? Chyba nie przyszedł. A ja za niego zapłaciłam. Pokrój tert weselny. Wszyscy teraz biorą. Ojej, jak słodko. Jak słodziutko. Czy to jest gość? Gość. Tak, no wszyscy goście. Nie ma tylko tego jednego. Jest! Jesus, come on! Serio na gitarze! Na pianinie masz grać, nie na gitarze. Come on! Ale kupi. Dobra. Nie. Co ty robisz? Co ty robisz? Gdzie jest moje misio-pysio? Gdzie jest mój mąż? Tu jest mój mąż. Więcej opcji romantyczne gdzieś widziałam wcześniej. Come on! No. Więcej opcji romantyczne pocałuj, dobra? Patrzcie. Come on! Tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie grali. Możesz go pocałować, proszę. Dziękuję. Zaraz, a, dobra, czyli teraz muszę pić. No dobra. To będzie złe. To mój pęcherz nie wytrzyma tego. Tutaj są dwa głośniki, które powinnam obecnie sprzedać. Bo tak. Myślałam, że mi się przytacą. W końcu usiadł do pianina, słuchajcie. No dobra, no może być. Myślałam, że będzie gorzej. Misia, poproszę, po prostu to wypij. No, dajesz. Najwyżej się zasikasz z 5 razy, ale trudno.
No, nie rozmawiaj. To co się najgorsze. Żeby ogarnąć ją do tego, żeby ona wypiła te wszystkie trzy rzeczy, no. Wszyscy w ogóle mi się porozłazili po domu, ale spoko, bo chociaż ten dom jest mały i można zawsze nad wszystkimi zapanować. Czy on jest muzykiem i tym równocześnie? Może zróbmy inaczej. Niech przyjdzie osobny pianista. Żeby tego tutaj nie... aż tak bardzo nie maltretować. Boże, niech ona to pije szybciej. Aha, da same dwóch pianistów. Pff. Spoko. Spoko. Jeszcze jedno do wypicia. Misia. Wypij. Niedługo nam braknie czasu. O, i właśnie się włączyło super oświetlenie. I to tak fajnie wygląda, jak się fajnie świeci. Tak milusia. Wiem, że chcecie się siku, wiem. Ale misiu, wytrzyma jeszcze minutkę. Nie zajszczy się. Zajszczy się. Nie zajszczy się. No dobra. To biegnij, misia, siusiu. Biegnij. Proszę cię. Aha, nie zdążyłaś. No trudno. Zjedz coś. No właśnie, no i teraz proszę państwa, mamy 8 porcji? 6 porcji. Zawołaj na posiłek. Wszyscy jemy i wszyscy tutaj robimy, żeby mi weszło. Wszyscy. Wszyscy jedzą. Tylko jeszcze nie wiem, gdzie jedzą, no ale niech sobie jedzą. Jutro sprzątaczka będzie miała sporo rzeczy do zrobienia. No taka impreza, że o ja nie mogę. W każdym razie jedno już mamy zaliczone. Nie rozmawiaj, miśka, nie rozmawiaj. Idinko moja, ty kochana, najpiękniejsza, najwspanialsza. Jedz. 2, 3, 4. Jej, mamy złoto. To co, kończymy imprezę przed czasem? Bo tak. Chcę wprowadzić razem. Dokładnie tak. To będzie najgorsze, żeby znaleźć nowego ziomka, bo... ten Adrian będzie cały czas w domu, no chyba, że go wyślę do jakiejś pracy i to będzie w sumie całkiem spoko. Będę miała troszeczkę wolnego czasu, żeby poflirtować sobie z innym. No. Miałam chyba 510, nie? Tysiące. Zobaczymy, ile będzie. 550 plus meble. Tak obstawiam, z 20 tysięcy może miał. Czyli 570. Aha. No dobra, troszeczkę więcej. Dobra. Idinko moja kochana, weź sobie tutaj wykąp się z dodatkami rozluźniająca mięśnie, a idź spać. A ty, mój kochany, poszukaj sobie pracy. Gdzie mam? Poszukaj pracy. Znajdź pracę. No bo już tam, nawet jak go będę trzymać się 2 dni, no to spoko, nie? Lepiej 2 dni go potrzymać w pracy niż, no, profesje i zwykłe tam, dobra. Tajny agent, 17, 16, 9, 21, 15, 31, 16, 25, 26, dobra, 31 widziałam, okej. I bardzo dużo pracuję, także jest mi to strasznie na rękę. I myślę, że troszeczkę posprzątam. Kto to jest? Aha, to jest Job. I jest ducheł. Adam Wójcik jest bardzo zły. Jak mi przykro. Hehehe. Tak, prawie zrymowałam. Mogłem przestać już grać, bo... tak, to jest jak się zatrudni muzyka. No, jakby tak poszedłem, to sprzedała i kupiła konsoletę. Możesz to sprzątnąć? Co ty robisz? Aha, przeciągnij się, spoko. Wszystko trzeba posprzątać. Przy czym te duchy no nie będą pomagać, no ale no już. Niech będzie. O! Prysznic mi wariował. A, tak, to jest to, że te rozgniewane będą mi tutaj psuć wszystko. Ale może nie będzie aż tak źle. Mogę nakarmić rybki? Nie mogę nakarmić rybek. No trudno. Sprzątać wszystko, małe kurwie. A ty idź spać. Dobra.
Kran mi się popsuł. Tutaj nie. No, dlaczego ty tutaj zmywasz? Nie wiem. Nie rozumiem tych dupków wszystkich. W ogóle ona śpi w przyłączonym radiu. Nice. Ja bym nie zasnęła przy włączonym radiu. Znaczy w sumie zasypiam przy włączonym telewizorze, więc przy radiu też bym zasnęła. Dałabym radę. Wypisz. Chcesz to wypić, powiadasz? Ale fajne, to mi się podoba, że może sobie usiąść na krawędzi, zamoczyć nogi i po prostu sobie coś zjeść albo wypić. Tak, to jest całkiem spoko. I takie wesela mi się podobają. Ale to wszystko musimy posprzątać. Sprzątni. Sprzątni. Wszystko sprzątamy, wszystko. Stać nas na to. A potem... Siusiu, i spać. No, siusiu, i spać. Idziesz do pracy dzisiaj, rozumiem. Przedstaw się 10 Simom. Masz 3 przyjaciół. Nice. Nie, jutro nie idzie do pracy, ale jaja. Ale jaja. No nic. Przeżyję to jakoś. Ewentualnie przyłapię mnie na zdradzie szybciej niż powinien. Nie wiem, gdzie on poszedł do kosza. No przecież nikt tego nie sprzątnie stąd, idioto. Idinko, co się stało? Wstała. Bo się siusiu chciało, moje biedno. Moja maleńka Idinka. Jaki ma duży bzuzek. No, będzie niedługo rodzić, słuchajcie. Także no nie ma z czego się śmiać. A, no i nie sprzątnął tamtego ostatecznie. I znowu mi rozwaliły ten. Come on. Dlatego to jest takie ciężkie, ze względu na to, że te duchy cały czas niszczą i niszczą i niszczą i niszczą wszystko, nie? I nie można naprawiać, trzeba wymieniać na nowe. I ta kasa leci, leci i leci w dół. Zamiast w górę, mam jeden wielki, no. Weź sobie, idź. Coś mi jakieś okienko wyskoczyło. Dobra. Śpiochać, śpiochać szybciej, bo nie ma czasu na nieśpiochanie. Jak mi rozwali, nie rozwalił, dobra. Myślę, że Adrian niech sobie robi, co chce w sumie. Może posprzątać i to też ty posprzątać. Motelki, o nie ma tego, patrzcie, ktoś to sprzątnął. Wow. Nie wiem, niech sobie robi, co chce. Ja muszę się Idyną zająć, Idyną. Muszę sobie ogarnąć jakiegoś nowego. Dziękuję. Dziękuję, Pawle. Dziękuję. Tutaj w ogóle miałam kilku. O, ktoś tu mnie dzwoni, znaczy do niego. Aha, dzięki. Na pewno. Co my tutaj mamy? Związki. Z kim ty masz w ogóle związki? Z Ewą. Ty patrzcie, idzie do pracy. Juhu! Dobra. No to bardzo dobrze. W takim razie bardzo się cieszę. Tak. Co? Obolały? No to było tak lenie ćwiczyć. Zmień strój. I idź do tej pracy. Idziesz do pracy, idź do pracy, super. Idinko, wstawaj. Ja wiem. Ja wiem, że ci brzuszek boli i w ogóle głodna. Zaraz coś zjemy na szybciutko. Gotuj. No dobra, niech będzie coś gdy drogiego, super drogiego, super drogiego. Widziałam jakiś nowy ten. Ciasto z niebieskim konfetti, super. Sandor z niespodzianką. Dobra, kurczak dla jednej osoby. A co? Stać nas. Stać nas na kurczaka dla jednej osoby. Tak. I będziemy dzwonić po chłopaka, z których ostatnio poznałam. Poznaliśmy. Zapytamy, czy są w związku, czy nie. Ewentualnie będziemy wiedzieli, kto będzie naszą kolejną ofiarą. Będzie można to zapisać, nie? Bo jeżeli nie zrobimy tego, to... zignoruj klientkę. Mam to gdzieś. Grunt, żeby hajs dostał. Nawet nie czytałam. Boże, ale musi codziennie patrzeć na tą figurkę i stwierdzić, że to jest brzydkie. Tak. A to pochwalaczy? Obejrzyj. Tak po prostu. Schowałam, niech to tam stoi. Dobra, przebierzemy ją w strój codzienny. No, stój! Prrr. Można nakarmić? Nie, dobra. Wyrzuć zepsute jedzenie. Ono sobie jedzenie nosi, serio. Na codzienny i dzwonimy do myśków, pyśków. Zadzwonię, zmień strój. Ale już zmieniłaś strój.
zaprosić do spędzenia czasu na tej parceli. Kogo my wtedy poznaliśmy? Paweł Kulczyk, Sergio, Mitchell. Ty, Wolfgang, to jest stary, Stasiu. Dobra, tam trójkę zamówię sobie do domu. Trójkę ludzi zamówię do domu, spoko. A teraz będę wiedziała, na czym stoję i czy mam kolejne ofiary na oku już. Tutaj idzie ten, co grał na fortepianie. Wszyscy przyjdą, super. Cześć. Romantyczny, zapytaj, czy jest w związku. Halo? Dowiedzmy się. Dag, dag. No i co? Torka choosing? Wobi. Gaba. No i co? Dobra. Czyli ty nie. A ty? Więcej, romantyczny, zapytaj, czy jest w związku. To jest najlepsze. Facet poszedł do pracy, a ona będzie sobie szukać kolejnego męża. No, no spoko. Pytasz? Nie, miałaś zapytać. Misia. Misia, myśl troszeczkę, co robisz, no. Dobra. Po prostu Jay. Od razu sobie zapiszę, bo... Ale to niewyraźnie napisałam. Dobra. I jeszcze miał przyjść trzeci osobnik. Nie no, to jest dziecko. To akurat to nie. No dobra. O, jest trzeci osobnik, słuchajcie. Romantyczne, zapytaj, czy jest w związku. Wszystkich od razu przelecimy. O, ty też jesteś ten. Dobra. Myślę, że tu będzie tyle na dzisiejszy odcinek. Zrobimy sobie tylko jeszcze tutaj jakieś jedzonko, żeby mi chłopaki nie umarli z głodu. Kanapka z bekonem, zapiekanka z taco niech będzie. Ale to chyba wzięłam na jedną osobę. Dobra, podaj obiad. Pikantna zupa, po prostu. I już. Czyli tak, w następnym odcinku postaramy się z tym całym Jayem wejść w jakieś wyższe stosunki romantyczne i z Mitchellem też, no bo dlaczego nie. Chociaż w sumie Mitchella powinnam jeszcze odłożyć na kolejny plan, bo najpierw powinnam się zająć Jayem. Tak. I wiecie, ten sam scenariusz. Będzie zdrada, będzie śmierć, będzie kolejne wesele, zdrada, śmierć, bla, 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 bla. I tak do osiągnięcia 10. Przy czym Mitchell jest jako numer 8 już, ale z Jackesem mieliśmy problem, bo zapomniałam, żeby tam zdradzić. I mieliśmy też problemy z Edem, ze względu na to, że nie osiągnęłam złotego medalu podczas wesela, bo mi brakło dosłownie kilku sekund. Także póki co to będzie 6, czyli jeszcze troszeczkę będziemy przy tym siedzieć. Tymczasem mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie kliknijcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie kanał, jeżeli czekacie na więcej odcinków z The Sims 4 bądź innej serii na kanale. Tak, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo i cześć!